zaraz. Że jak? No dobrze, pewnie was ciekawi, co to było na początku. Ale jak ktoś się jeszcze nie domyślił, jest to Italian Spider-Man. A ten filmik ma na celu wam pokazać różne adaptacje stroju Spider-Mana. Będzie to m.in. japoński Spider-Man, amerykański z serialu z lat 70. i oczywiście z nowych filmów. Do rzeczy. Rispetti le donne. Grazie, Italian Spider-Man. Niestety muszę was zawieść, ale Italian Spider-Man tak naprawdę jest parodią. Ma on pokazać, jak to różne państwa dziwnie przedstawiają superbohaterów. Zrozumiecie, o co chodzi, kiedy dojdziemy do japońskiego Spider-Mana. Ale dobrze, przeanalizujmy jego kostium, w końcu to Italian Spider-Man. Nasuwa się jedna prosta myśl. O wiele łatwiej sobie taki zrobić, niż jak ten z filmów nowoczesnych, z Sama Raimiego czy Marka Webba. Już widzę, jak moi widzowie oświeceni tą nową wiedzą udają się na jakieś pyrkony i inne takie, przebrani za Italian Spider-Mana. Wystarczą sportowe buty, rękawice, spodnie, czerwony golf, czarny marker, peruka bądź naturalne długie włosy, doczepiany lub prawdziwy wąs i opaska na oczy. Zróbcie to, błagam! A odcinki tej parodii znajdziecie na YouTube, wstawię coś w opisie. Przejdźmy do japońskiego Spider-Mana. Żartuje się, że kostium z Wojny Bohaterów był wzorowany na tym i w sumie mogę to trochę zrozumieć, ale dobra, analiza. Zacznijmy od oczu, jak widać są takie jakby skośne. Zaraz. Ej, łapiecie? Skośne oczy, bo japoński Spider-Man! Ha, ha, ha! Ale tak, poza tym to ogólnie wygląda bardzo podobnie do komiksowego wzoru. Poza oczami w oczy rzuca się webshooter. Jest tylko na jednej ręce, posiada wiele opcji, m.in. wypuszczenie kostiumu do przebrania, no... nowoczesne, czemu nie? Oczywiście lina i... komunikator ze statkiem kosmicznym, który zmienia się w wielkiego robota i ma własny nawet miecz? Nie będę się wgłębiał w fabułę, bo to po prostu jedna wielka komedia. To znaczy, miało być poważnie, ale jest to wszystko tak niedorzeczne i ta ich interpretacja jest taka urażająca dla fana Spider-Mana, że aż chyba o tym zrobię filmik. Głosujcie w ankiecie, w kartach, czy chcecie filmik o tym, jak to sam się nazywa, emisariuszu z piekła, czyli o japońskim Spider-Manie. Teraz czas na amerykański serial. Jak widzicie, oczy, no wiecie, te soczewki są dość dziwne. Spider-Man wygląda cały czas na zdziwionego, jednak są też takie jakby lustrzane. Coś jak ze Spider-Mana Sama Raimiego, tylko że tamte były bardziej białe. Można też zauważyć znowu jeden webshooter, tak jak u japońskiego Spider-Mana. Ten webshooter przypomina bardziej wyrzutnie Bena Rileya niż normalne Petera, które zazwyczaj są ukryte pod kostiumem. Tylko ostatnio w tych nowych filmach jest taka jakaś moda na wyciąganie ich na zewnątrz, żeby chyba przeciwnicy je widzieli. Jakby taki okrzyk reżysera do studia. Ej, patrzcie! Mamy webshootery, a nie organiczną sieć! Mój film nie skończy jak Spider-Man 3, dajcie mi kasę, to go wyreżyseruję! A logo z tyłu to klasyk. Ogólnie materiał stroju jest podobny do japońskiego, czasem można też zauważyć pas z kartridżami z siecią, a kartridże swoją drogą przenoszą się do wyrzutni za pomocą magii, bo nie widzę innego sposobu, jak po prostu przylepienie ich do rękawicy powoduje, że sieć potem się wydostaje przez tamtą wyrzutnię. No dobra, serial miał mały budżet, z tego co wiem, można obejrzeć go na YouTube po angielsku, trwał jeden sezon. Link pewnie dam w opisie, jak japoński i włoski Spider-Man. I tutaj zaczynamy się przenosić do bardziej naszych czasów. Spider-Man Sama Raimiego. Pierwsza część i pierwsza rzecz, która się dla mnie wyróżnia, to, że sieć na stroju wydaje się być biała. Ale tak naprawdę to w większości przypadków tylko światło się tak odbija, bo sieć była czarna. Na soczewkach podobna sytuacja. Są białe, ale momentami wydaje się, jakby były po prostu jak lustra. Logo z tyłu i z przodu jest dość spore, a kończyny pająka są mocno takie wykończone. No wiecie, takie długie. No, z tyłu nie ma tej takiej jakby pluskwy, tylko też ten pająk jak z przodu, tylko czerwony. Wracając jeszcze do sieci na kostiumie, od razu rzuca się w oczy, że jest odstająca. Tylko to zapamiętajcie, jeszcze do tego wrócę, przyda się potem. W Spider-Manie 2 i 3
kostium przeszedł drobne zmiany. Głównie dostosowywanie soczewek, sieć na kostiumie już się tak nie odbijała i była bardziej czarna. Soczewki zostały przyczepione na magnes, a maska pod maską... A maska pod maską... No wiecie o co chodzi, jest tam taka specjalna jeszcze. Która wszystko usztywniała, też była bardziej optymalna do zakładania. Tutaj teraz widzicie takie zdjęcie tych soczewek więcej, tylko że to jest niesamowitego Spidermana 2, bo nie mogłem z tych Spidermanów Samaremiego takiego znaleźć. A, no tak, i jeszcze po pierwszej części kolory na stroju Spidermana stopniowo były poprawione. No takie bardziej, wiecie, jasne, nasycone. A jak już jesteśmy przy Spidermanie Raimiego, dorzucę nieużyty w filmie czarny kostium z symbiontem. Producenci nie użyli go, bo jak stwierdzili... Spiderman wygląda przez ten cały lateks, jakby był w filmie porno. A wy co myślicie? Podoba wam się bardziej od tego użytego w filmie? Głosujcie w ankiecie pod ikonką i w prawym górnym rogu, jak zawsze. Czas dla niesamowitego Spidermana. Ogólnie taka mała historia, którą nie miałem w scenariuszu, tylko teraz tak mi się przypomniała. Byłem na jakimś filmie w multikinie w Elblągu, wtedy jeszcze tam jeździłem i patrzę, no, jakiś trailer. No, trochę przypomina Spidermana, zaraz. Nowy Spiderman? Nie, tylko Tobey Maguire, nie będzie mi się podobało. No i okazało się, że potem jak byłem na wycieczce, nie mogłem tego obejrzeć, to byłem taki podekscytowany, że nie mogłem się doczekać, jak to obejrzę. No i w sumie mi się podobał ten film nawet, ale dobra, wracając do niesamowitego Spidermana. No, co można powiedzieć? Zdecydowanie chcieli zrobić coś innego, coś, żeby odróżniało go od poprzednich adaptacji. Jak mówiłem, że w stroju Raimiego sieć na kostiumie była odstająca, to tutaj była wklęsła. Wszystko tak jakby segmentowane, jeśli chodzi o teksturę stroju, która też jest wyraźna. Soczewki są też specyficzne, mają jakby taki żółtawy odcień, też są takie trochę jakby jak lustra. No, podsumowując, chcieli zrobić go nowoczesnym. A, no i oczywiście trzeba wspomnieć o webshooterach, które są widoczne, jednak czas na drastyczną zmianę. Niesamowity Spider-Man 2 wydaje się być całkowitym przeciwieństwem tego, co chciano osiągnąć w pierwszej części. Cały design wydaje się być wzorowany na kostiumie z serii komiksów Ultimate, zwłaszcza te duże soczewki. Pająk z przodu przypomina trochę logo sama Raimiego, z tyłu też podobnie. Kolory jasne, nasycone, a nie mroczne jak w pierwszej części, no ale niestety to nie uratowało filmu. A szczerze to ten kostium jest chyba moim ulubionym. Niestety nie byłem na dwójce w kinie. I czas na najnowszy kostium z Wojny Bohaterów. No, czyżby był nieślubnym dzieckiem japońskiego i amerykańskiego serialowego Spidermana? Może. Ale tak na poważnie to widać, że jest taki materiałowy, no wiecie o co chodzi, nie spandex, lateks czy coś, taki no materiał, nie wiem jak to opisać, nie wiem, z prześcieradła. I przejdźmy do soczewek. Czemu nieślubne dziecko japońskiego i amerykańskiego Spidermana? Widzicie, w najmniejszym złożeniu te soczewki mają takie jakby trochę skośne jak japoński, a kiedy rosną do największych to jak ten amerykański. Takie moje żarciki, hehe, ale warto spojrzeć na logo z przodu. Bardzo przypomina logo projektu Johna Romity, a z tyłu klasyk, jak amerykański serial. Miałem już filmik o tej jakby analizie komiksu. W sumie to był mój pierwszy filmik po 3 latach niestawiania nic, więc reklama dla tego filmiku, obejrzyjcie go sobie, fajny montaż. Tak w sumie to już by było chyba na tyle. Dzisiejszy odcinek przepełniony ankietami. Teraz, który kostium podoba wam się najbardziej? Oczywiście ikonka i w prawym górnym rogu. Mi osobiście ten z niesamowitego Spidermana 2, może dlatego, że bardzo lubię serię komiksów Ultimate. No, a co do kostiumów, to wiecie. Muszę powiedzieć, że to naprawdę bardzo trudne zadanie, przenieść kostium z komiksu, że tak powiem, na żywy ekran. Więc wielki szacunek za każdy z tych kostiumów, bo na pewno jestem pewny, że ci ludzie naprawdę się bardzo starali. No, może poza Italian Spider-Man. Ale to by było na tyle. No, oczywiście nic nie przebije kostiumu Deadpoola. Dzięki za uwagę, cześć!